como es el rey, entonces o sea, ayuda a mis padres a decir que no tengo un canal. Y dice eso, y es Minecraft, opa, aquí es fresh de Minecraft. I pierwszy film, który zrobię, to będzie jak zbudować fajny domek dla villagera. Nie będzie on taki sam jak ten, nie będzie z takim ładnym dachem, bo trochę za długo się go wtedy robi. Będzie z tarasem na górze i będzie trochę większy, żeby właśnie można było wejść. A ja mam w ogóle... Okej. Dobra. Zaczynamy. No to tak, najpierw posuniemy się trochę, żeby nie było tak blisko. Najpierw wstawiamy sobie, nie wiem, cztery bloki takiego drewna. Tam ile chcecie, jak chcecie. Po prostu po swojemu. Nie trzeba przecież budować tak jak inne domki. Zresztą sobie wydłużymy ten domek. Będzie spory. Dobra, jesteśmy tutaj i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, mamy takie nasze jakby panele, można by powiedzieć. Podłogę zrobimy z bruku. Nie, no dobra. Tutaj będzie bruk, a podłoga będzie z drewna. Czyli tutaj można sobie brukiem ułożyć. Tych schodków nie potrzebuję akurat. No, teraz mamy drewno, to są deski, więc szybko je postawimy. Dobra, teraz mamy ściany. Ściany zrobimy też sobie z drewna. Okna również można zrobić, dlatego okna zrobimy jakoś tak na sam koniec. Ja tu tak mam taką swoją technikę budowania. Każdy zresztą swoją technikę ma. I każdy może mieć inną, nie musicie się upodabniać. Hop. Ja po prostu tutaj szybko daję. Jeżeli ktoś nie wie, jak się buduje, to właśnie dlatego robię taki filmik. No i mamy takie coś. Można zrobić to wyżej i wtedy okna będą podwójne, ale ja robię tak, bo ja tak lubię. Dobra, teraz szybko sobie weźmiemy szyby. Może weźmiemy sobie szkło. Zamiast łóżka na razie weźmiemy. Łóżko sobie weźmiemy na sam koniec. I tutaj nie. O. Dobra. Tutaj zrobimy jeszcze deski. I jeszcze zapomniałam, że tutaj trzeba zrobić deski, żeby było miejsce na na pochodnie albo na jakieś inne światło. Ja pochodnie akurat im daję. Dobra, teraz mam taki pomysł, żeby zrobić schodki, żeby mogli wejść na ten taras, bo oni, jak wiecie, nie za bardzo powinno wchodzić na tarasy drabinką. Dobra, będą sobie tutaj wchodzić. I tutaj tylko będzie trzeba zrobić sufit i będzie terasik. Dopracujemy tak, będzie fajniej. Wiem, że to będzie trochę niskie, ale no, można sobie zrobić wyższe. Ja to tak za szybko to robię, żeby było. O tak. No. I teraz jeszcze tylko wezmę płotek. Można sobie zrobić podłogę z desek, to będzie lepiej wyglądało, wiem. Lepiej by wyglądało, gdybym zrobiła podłogę z desek. Ale ja zrobiłam taką podłogę, już nie będę jej zmieniać. No i teraz można sobie zejść na dół. To sobie nie przeszkadza. No, on by przeszkadzał, dlatego tam nie wiem. Jejku, ale tu jest nisko. Dobra, trudno, słuchajcie. Teraz weźmiemy łóżko. Dobra, ja chyba im dam zielone łóżko, bo ja lubię takie inne kolory. Tu jedno, tu drugie, tu jeszcze dwa, dobra. Aha. No dobra, to już mamy cztery łóżka dla każdego. No nie patrzcie się tak na mnie, tylko wam buduję domek. Tutaj jeszcze.
pochodnia i na górze jeszcze postawimy 4 na każdym tutaj słupku. No i dobra, domek jest już zrobiony, wygląda mniej więcej tak. Uuu, patrzcie, czy zapomniałam o drzwiach. Co by było, gdyby on przecież nie mogą żyć bez drzwi. Dobra, mam drzwi. Odsuń się. Jejku. Chcecie mieć domek, to się odsuwaj. No tak. I tak. No czemu nie chce się zająć? O. Okej. Domek jest już naprawdę gotowy. Znaczy nie, jednak nie. Okej, teraz jest już naprawdę gotowy. Tak on wygląda, taki domek villagerowy, tylko nie rozumiem czemu tu są dwa okna, a tu jedno. Sorry, villager. No i teraz jest fajnie. Pokażę wam, jak on wygląda z każdej strony. Właśnie tak. No i co, jeżeli chcecie więcej takich serii, jak coś będę budować, nie muszą to być koniecznie przecież instrukcje. Mogą to być jeszcze na przykład jakieś zawody, jak z Zoho budujemy. W każdym razie możecie pisać. A teraz ja będę kończyć. Trzymajcie się, pa pa!